Cześć, witam was w kolejnym odcinku Let's Play Hearts of Iron 3. Dzisiaj gramy już wielką Polską, sięgającą aż po Daleki Wschód, aż po Władywostok. I naszym zadaniem dzisiaj będzie przygotowanie jej do wojny z Francją i Wielką Brytanią. Może się wydawać, że takie malutkie państewka w porównaniu z naszym nie mają szans, ale no jednak Francuzi mają bardzo wartościowe jednostki, gdzieniegdzie, piechotę zmechanizowaną, czołgi, tutaj też jest piechota zmechanizowana i tutaj jest dużo tej piechoty. No wiadomo, jak Francuzi skoncentrują to swoje wszystkie najlepsze siły, to mamy małe szanse. Tym bardziej, że mamy tylko około 20 dywizji pancernych, bo reszta to są dywizje głównie z zagranicy, są to dywizje brytyjskie. Więc no w tym odcinku musimy przygotować się do tej wojny. Zbudować, tak już planuję, żeby zbudować, może od razu to zrobię, 20 dywizji pancernych w takim składzie. Do tego później dodam jeszcze inżynierów. Może dodam inżynierów, jeszcze nie wiem. Tak, priorytet będzie zaraz po naszej flocie. Oj, ustawiłem tylko jedno, kurczę. Miało być 20. No, jeszcze raz. Klikamy. Jakby się nie dało szybciej. Okej. Mamy 20 dywizji pancernych w kolejce. Technologię przekażemy komputerowi. W polityce zmienimy prawo służby wojskowej na jednoroczną armię poborową. Wywiadu nie ruszamy. I teraz tak, zacznę może od reorganizacji armii. To znaczy wszystkie dywizje, jakie mam, wybiorę te wszystkie dywizje, które są dywizjami ekspedycyjnymi. Czyli po prostu są to brytyjskie lub francuskie dywizje, lub amerykańskie. I powiem wam, że sprawdzałem, co się dzieje z tymi wszystkimi dywizjami, kiedy wypowiem wojnę Wielkiej Brytanii, Francji, USA, kiedy właśnie zmienię w sejwie, żebym nie był już w aliantach, no to powiem wam, że te dywizje po prostu stoją i nic nie robią. Nie zagrażają w żaden sposób. I właśnie nie wiem, co teraz z nimi zrobić. Czy je oddać? Czy ich nie oddawać? Ale chyba nie będę oddawał, po co mam sobie jeszcze utrudniać. Okej. Tak więc utworzę sobie pierwszy sztab. Moskwa sztab. Okej. Przydzielę temu sztabowi w Moskwie kilka dywizji piechoty. Takiej zwykłej piechoty, najzwyczajniejszej. Czwarta, piąta, szósta. Oddam sztab pod kontrolę komputera, a nie, jeszcze nie. Najpierw muszę przydzielić mu terytorium. To będzie terytorium, zaraz zobaczycie jakie. A niech będzie tak. Charków też będzie. Okej, coś takiego. To będzie zachodnia granica tego sztabu. Smoleńsk jeszcze zostanie w polskim sztabie. Okej, tak. Tutaj część Finlandii. Z Finlandii zaraz utworzymy marionetkę. Znaczy, zaraz anektujemy i utworzymy marionetkę. Uczynię to korzystając z konsoli, ale nie mówcie znowu, że to jakieś cheatowanie. Czy no, oczywiście to jest cheatowanie, jak teraz wpiszę, żeby. Kurczę. Żeby Finlandia poddała mi się i utworzę z niej marionetkę. No, ale. No, myślę, że to jest raczej realistyczne, bo oddaję po prostu w Finlandii
dużą część terytorium, które teraz ja zajmuję. No i myślę, że jeżeli... A, jeszcze dam im trochę. Jeżeli miałaby być naprawdę taka wojna, jaka tutaj była, no to chyba Polska by te terytoria Finlandii oddała. Dobra, niech będzie coś takiego. Oddamy to pod kontrolę komputerowej. Postawę ofensywną i mamy już zabezpieczone tereny te. Teraz utworzymy drugi sztab tutaj. Okej. No i poprzydzielamy sobie dywizje. Tylko te wszystkie dywizje piechoty, które nie mają artylerii ze sobą. Tutaj trochę dywizji będzie potrzebnych. Wszystko do Wtaroj Teatr. Przydzielamy. Jeszcze by się trochę przydało. O, piechota górska, okej. 7 dywizji, trochę mało, ale to co? I damy temu sztabowi całą resztę terytorium. Okej, postawa ofensywna. No, będą Sinkiang atakować. Bo z Sinkiangiem jeszcze wojnę mamy. Okej. Tak więc co dalej? Może wyłączę pauzę, przyspieszę czas. Jeszcze z chińskimi wojskami tu walczymy. Okej. Usunę wszystkie sztaby stąd. Okej. To sobie pozaznaczam. Tu całą resztę tych wszystkich, te wszystkie jednostki, które zostały. I przeniosę je na zachód. Tylko czy to nie są te ze sztabu moskiewskiego? No nie wiem. Dobra, wszystko niech pójdzie na razie do Drezna. Okej, te nie są ze sztabu. Tutaj też jest jakaś... Tu... Ta jest ze sztabu. Okej. No to te dywizje. Idą wszystkie do Drezna. Okej. Na razie jeszcze jesteśmy w aliantach. Na razie nie będziemy wychodzić. Przekażemy jeszcze jeszcze Rumunii przekażemy dodatkowe tereny. A niech będą aż Podes. Co nam szkodzi? O. Pięknie. Teraz czekamy. Tu mamy jeszcze trochę korpusów ekspedycyjnych z Wielkiej Brytanii. Niech na razie tam stoją. O, tu mam jeszcze 4 dywizje. To też do Drezna. Jeszcze w Łodzi mamy dywizje, też pójdą do Drezna. Okej, a to już są wszystkie ze sztabów. No. Potem przeniesiemy jeszcze lotnictwo. Jak tam nasza produkcja? W czerwcu skończy się tworzyć nasza wspaniała flota. W kwietniu wyjdzie z fabryki 18 dywizji pancernych. Tak więc myślę, że czerwiec, lipiec będzie dobrym okresem na wojnę z aliantami.
No tak więc czekamy. Nie ma nic do roboty, tylko czekać. Może w tym czasie narysuję wam plan. Plan wojny z Francją. Myślałem nad czymś takim, zaraz wam pokażę. Ten plan jest dosyć banalny. To będzie coś takiego, stąd główny atak w tę stronę, aby odciąć Francuzów od Francji, od Belgii, żeby te wszystkie wojska tutaj nie miały zaopatrzenia. I równoległy atak też. Ajdź. Też stąd. I w ten sposób okrążamy francuskie wojska. Tutaj zdobywamy resztę linii Siegfrieda. No i wiadomo, tutaj zamykamy nasz kociołek. Oj, oj, oj. Tak to jest, jak się rysuje plany na największym przyspieszeniu. No i znowu. No. Kurde. Coś takiego. A potem to już tylko idziemy w ślady Hitlera. Tak mniej więcej. Też okrążymy te wszystkie dywizje francuskie i belgijskie, ale w nieco inny sposób. My zrobimy tak, atak przez Luksemburg, w tę stronę i tu. Hitler chyba nieco wyżej zamykał ten kocioł. No i tak, a potem tylko zamykamy, kończymy. Dobra, już nie będę poprawiał tych strzałek. No a tutaj na południu po prostu przebijemy się później przez linię Maginota i uderzamy dalej. Tutaj na południu będziemy się na początku utrzymywać, a potem jak będzie trochę mniej jednostek francuskich, bo tak myślę, że raczej wyślą te wszystkie swoje dywizje na północ, żeby pomóc, bo tam jest bardziej krytyczny punkt. Kurde, tutaj mam dużo dywizji. No to wtedy zajmiemy Lazurowe Wybrzeże i TP. No i powinno być po Francji. Znaczy no dalej to już tylko wiadomo uderzenia takie jak to czy to, żeby już Francuzów całkiem wykończyć. Użyjemy do tego też bomb atomowych. Sami widzicie, że mamy na razie 0,20. Oj. Pewnie mi się nie bada bomba jądrowa, a jakże. Musi się badać. Komputer anulował badanie, ale ma się badać. No. No i wykorzystamy do tego bomby jądrowe, atomowe, jak to woli. Tak samo do ataku później na Wielką Brytanię. Na Wielką Brytanię zrzucimy jeszcze spadochroniarze, tak jak wcześniej wam to pokazywałem. O, wybory. I co dalej? No i dalej, no. Trzeba będzie jakoś... Chwileczkę. O, Grotrowecki. Anders, o, elegancko. Potem to już tylko USA nam zostanie. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie możliwe, żeby zająć się USA. Czy w ogóle... No wiadomo, czy to nie będzie zbyt trudny przeciwnik? O kurde, jakie powstania. No cóż. No coś tam spróbujemy z tym USA, ale niczego nie obiecuję. Może jak zrzucimy kilka atomówek na Wielką Brytanię, Wielka Brytania się podda, to wtedy może zajmiemy te wysepki tutaj, co są. No i stąd będziemy mieli możliwość wysłania spadochroniarzy na Florydę, a potem to już tylko atomówki na Nowy Jork, Waszyngton, żeby USA powoli wykończyć.
No ale to wszystko z czasem. Zobaczymy, jak nam wyjdzie w ogóle atak na Francję i na Wielką Brytanię. Czy nas tutaj niczym nie zaskoczył. No i wtedy dopiero się będziemy zajmować. Wiadomo. Ile my tu mamy dywizji? 75. Mamy 75 dywizji na rozwalenie Francji. No to jest trochę mało, szczerze mówiąc. No, Francuzi mają na pewno więcej. Szczególnie tutaj, na granicy ze Szwajcarią. I na granicy z Hiszpanią. O, bomba jądrowa nam się zbadała. Badamy dalej. Na tej tylko granicy mają już pewnie za 20 dywizji. Tutaj pewnie też koło 30 nawet. O, tutaj też pewnie koło z 20 paru. 30. No, będzie ciekawie. Może zacznę już rozmieszczać wojska. Wszystko na najwyższym przyspieszeniu, więc wszystko się zacina jak nie wiem. No ale musimy czekać niestety. Okej, mamy 14 dywizji. Wyślemy je do... tutaj do... Aczern? Nie wiem jak to się czyta. 8. 8 do Rastatt. Okej. Tam wędrują nasze czołgi. Ups. Na południe damy sobie tak... myślę po 3 dywizje na prowincję. Tak samo tu. Daję te dywizje na terytorium Francji. Bo... oczywiście po wypowiedzeniu wojny to automatycznie te tereny przejdą pod moją kontrolę, więc nie ma co się obawiać. Jeden czołg tu się przyda. No i tutaj górska. Tutaj też górska. A reszta ma tu siedzieć. No. Tu problemy z zaopatrzeniem są. Nasza infrastruktura w Polsce, no, nie zachwyca. Jak tam nasza produkcja? Jakoś idzie. Okej, to wyślę sobie jeszcze dywizję na granicę z Francją. Po jednej wystarczy raczej na linię Siegfrieda. 5. Tutaj będzie 6 dywizji. Tutaj też jedna. Tutaj też jedna. Tu też jedna. Tu też. Tu też. I tu. I tu. I tu. I tu. Kurczę, ile tego jest? Może czas przyspieszę.
Okej. O, możemy budować już potencjał przemysłowy. Właśnie ciekawe, co nam bada tutaj ten komputer. Podstawowy lotniczy, no dobra. Bada nam samoloty, które nam się już i tak do niczego nie przydadzą. No cóż, o, wystarczyło jednostek na obstawienie całej granicy. Elegancko. O, tych Anglików stąd co biorę. Wiecie co, napiszcie mi w komentarzach, co ja mam zrobić z tymi wszystkimi korpusami ekspedycyjnymi. Czy je oddać? Czy je wszystkie ukatrupić tam na miejscu, żeby sobie po prostu stały i nic nie robiły? Czy może wykorzystać je, aby patrolowały tereny tych sztabów tutaj, żeby sobie chodziły i partyzantów wybijały? Bo oczywiście mogę też je wykorzystać, chociaż nawet nie wiem, czy mogę je wykorzystać do walki tutaj na froncie, ale ja tego nie zrobię, no bo to już będzie za duże ułatwienie. Radar nam się zbadał. Okej, więc czekamy. Dobra, tak, te łodzie podwodne nas raczej nie obchodzą. Nie są tak bardzo potrzebne. Właśnie ciekawe, czy nam spadochroniarzy zbadali. Nie zbadali spadochroniarzy. A przydaliby się. Ustawię, żeby nam badało spadochroniarzy. Piechotę morską tak samo. Ale bomba jądrowa ma mieć największy priorytet. O, trochę nam szpiegów dodało. Na razie nie będziemy ruszyć tych szpiegów. O, mamy stacje radarowe. Damy je tutaj. Poczekam, aż nam trochę tych radarów wyjdzie. Tutaj też. No i czekamy. O. Biją się. O, Sinkiang już prawie nasz, patrzcie. Co? Czego się cofacie? Ej, nie ma tak. Zająć mi ten Dihua. I podbić Sinkiang. Wow. Ale nam się zrobiło statków i tego wszystkiego. Dobra. Tworzymy naszą wielką flotę w Odeście. Świetnie. Radarki teraz. Radarki bardzo nam się przydadzą do obserwowania wojsk wroga. Zobaczycie sami później, w późniejszych odcinkach, do czego radar naprawdę potrafi się przydać. Dlaczego warto w nie inwestować. Tu jeszcze damy ze dwa. Tutaj damy ze 3-4 nawet. I tu jedno do Hamburga. Okej. Zamiast może tych łodzi podwodnych zbuduję nieco inne łodzie, a mianowicie konwoje. Konwoje nam się bardzo przydadzą później. Do... Bo... Po zajęciu... O, jeszcze mamy radarki. Po zajęciu... Kurczę. Po zajęciu Francji będziemy oczywiście... atakować Gibraltar. No. I Egipt, więc tutaj statki nam będą potrzebne, konwoje. No i oczywiście też do ataku nad Wielką Brytanię, no bo jakby tu inaczej miałoby się obejść bez zaopatrzenia.
Okej, okay, no i czekamy sobie, aż to nam wszystko wyjdzie. Czołgi już prawie gotowe. Nie, no myślę teraz, że raczej mamy szansę z tą Francją, bo mało ma tutaj jednostek. Więc, no, szanse są. 25 kwiecień i wszystkie prawie dywizje wychodzą z fabryk. Oho. Polska anektowała państwo Xinjiang. Narzuciliśmy podbój na Xinjiang. No nie, no nie. Prawo nam się zmieniło na gorsze, no. Kurde. Na gospodarkę wojenną. Teraz nam nie wystarcza tego wszystkiego. No, przyznam, komputer miał rację. Żeby... nie, zdobywać Dahui, czy tam Dihua. No cóż. Aha, miałem tą Finlandię anektować. Surrender Finpol. Polska anektowała państwo Finlandię. Stwórz marionetkę Finlandię, okej. No. Finowie otrzymali zapłatę. Dobra, teraz tak, czy... Dania to jest... Dania niech będzie z nami. Tak, bo muszę sobie wybrać sojuszników do tej wojny z Francją, z aliantami. No oczywiście, bo wszyscy moi sojusznicy są teraz we frakcji alianci. O, zbadała nam się bomba jądrowa. Badamy jeszcze dalej. Wszyscy nasi sojusznicy aktualnie należą do frakcji alianci, do aliantów. Jest na przykład Finlandia, która sami widzicie należy do aliantów. No i jeżeli ja teraz wyjdę z aliantów, to wszyscy moi sojusznicy automatycznie obrócą się przeciwko mnie, a tego nie chcę. Więc tak, na pewno ze mną będą Węgry, Słowacja, które są moimi marionetkami, i Finlandia, je też muszę wykluczyć z aliantów. A także Mongolia. I właśnie zastanawiam się też nad Danią. Dania to jest praktycznie... żadne zagrożenie, no bo oni mają tylko jeden sztab i oni nam nic tutaj nie zrobią, ale mają dużą flotę za to. Nie, naprawdę mają dużą flotę. Większą od naszej. Więc tak, napiszcie tam w komentarzach, czy Danię to mam wywalać z aliantów, czy nie mam wywalać z aliantów. No, zobaczymy. No, pod koniec maja nam się te wszystkie dywizje jednak zrobił. Kurczę. Co chwilę nam się coś tutaj bada. No fajnie, fajnie. No nie, no tylko samolotów nie badajcie, bez przesady. Przepraszam, no ale cóż. Wielka Brytania anektowała Japonię. Państwo Mandżuko zostało wyzwolone. Mengjiang zostało wyzwolone. O kurczę. Patrzcie. No, nieźle. Właśnie, napiszcie jeszcze, czy Chińczyków wam ze sobą brać. Bo tutaj takie malutkie komunistyczne Chiny, czy mają stanąć po mojej stronie przeciwko Brytyjczykom. No w końcu Brytyjczycy to tutaj są tak trochę... nie do końca, że tak powiem, legalnie. No więc Chińczyków komunistycznych mogę przeciwko nim obrócić. Dobra, mamy już dywizje pancerne, które trzeba sobie rozmieścić. Tu.
tu... Kurczę, już zaczyna brakować. Tutaj nam dużo potrzebne. Tu. I tu. Jeszcze tu. Myślę, że tu. Okej, granica obstawiona. Jeszcze mamy kilka dywizji pancernych, dwie. No więc jedna do Lipska. I druga do Brunszwiku. Okej, i ostatnia. O tu, o. Do Leutkirch. No. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Więc piszcie tam w komentarzach o to wszystko, o co pytałem. Jesteśmy do wojny już gotowi. Tak jak mi napiszecie, tak zrobię. I 10 czerwca myślę, że to będzie dobra data na rozpoczęcie wojny z aliantami. A i zmienię od razu prawo na 3-letnią armię poborową. Bo nam tu trochę potrzeba, co prawda, ludzi. Miesięcznie zyskujemy 37 tysięcy ochotników. Okej, więc tak, dobra. To piszcie w komentarzach, jak to z tymi aliantami robić. Co z korpusami ekspedycyjnymi i tak dalej. No, dzięki za ogląd... O, tu jeszcze jedna dywizja. Niech idzie do drugiego teatru. Dobra. Więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć wszystkim.